Cześć! W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób odblokować zablokowany grzybek zaworu grzejnikowego, który powoduje to, że głowica termostatyczna mimo że jest w pełni sprawna, ale nie będzie w stanie regulować temperatury naszego grzejnika, czyli grzejnik albo na przykład w ogóle nie będzie grzał, albo będzie grzał cały czas, tak samo, delikatnie, mocno, ale albo słabo, albo mocno, ale tak samo czyli nic się nie będzie zmieniać, w zależności od naszego kręcenia tutaj głowicą termostatyczną nawet gdybyśmy ustawili na przykład wartość minimalną to dalej będzie nasz grzejnik na przykład grzał w takim wypadku najczęściej nie jest to problem samej głowicy zobaczcie, bo na przykład tu trzpień, jak widzicie, wychodzi ten zielony i jak zwiększymy, to jest najbardziej głęboko ten trzpień naciska na tą iglicę tak zwany grzybek zaworu grzejnikowego, to jest ten zawór. I ta iglica, którą tu widzicie, ona musi być ruchoma. Samym palcem może nam się nie uda tego nacisnąć, ale jeżeli weźmiemy sobie na przykład kombinerki, dociśniemy i ręką się wspomożemy, to powinniśmy móc, zobaczcie, poruszać. Czasem zdarzyć się może tak, że po okresie letnim, albo po dłuższym braku użytkowania instalacji centralnego ogrzewania ta iglica po prostu się zastanie głównie z powodu tego, że mamy na przykład w instalacji centralnego ogrzewania zakamienioną wodę no i nie chce się ruszyć, no próbujemy, no nie chce się ruszyć, ani w tą... ani w tą stronę, oczywiście nie chodzi tu o jakieś mocne wyrywanie bo jeżeli wyrwiemy, to woda się nam tu poleje i też nie chodzi o to, abyśmy tu teraz naciskali z całej siły, gdzieś tam coś e, rwali, nie? albo pchali na siłę. Chodzi o to, abyśmy mogli takim naciskiem jedną ręką bez problemu wcisnąć tą iglicę, ten właśnie element, ten trzpień. I teraz, jeżeli będzie sytuacja, że ten trzpień nie chce nam się ruszyć, to możemy go spróbować rozruszać albo w ten sposób, jak pokazałem. Albo lekko tak uderzyć ręką prostopadle, jak widzicie, żeby po prostu rozruszyć, żeby ewentualnie zakamieniony element e, po prostu rozruszać, tak, żeby wszystko działało. Jeżeli to nie przyniesie skutku, możemy spróbować docisnąć w ten sposób na przykład kombinerki. O tutaj, i lekko młoteczkiem w ten sposób uderzyć. Co to spowoduje? Spowoduje to, do, że. Ewentualne zakamienienie z drugiej strony tego pnia, który tam dotyka wody, no po prostu popuści i wszystko będzie dalej potem już działało. W takim wypadku rozruszamy jeszcze kilkukrotnie. Tu już mamy pewność, że wszystko działa. Możemy troszeczkę oleju maszynowego tutaj zastosować. Ewentualnie jakiegokolwiek oleju, jaki mamy, byle nie olejku do masowania. Następnie kilkukrotnie poruszać. Tak, żeby po prostu wszystko się tam natłuściło. No i możemy wszystko składać z powrotem, czyli założyć głowicę termostatyczną i wszystko powinno działać tak jak kiedyś. Ale od razu zachęcam Was do tego, żebyście zrobili sobie zdjęcie tego zaworu z dwóch stron, zmierzyli sobie tą długość, czyli od tutaj zaworu do tego końca tego grzybka metalowego oraz średnicę. Chodzi o to, abyście już po prostu zastanowili się nad zakupem nowego zaworu, ponieważ ten zawór prawdopodobnie nadaje się już po prostu do wymiany i już pewnie ma dosyć dużo lat. I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Wszystko już jest zamontowane delikatnie możemy sobie tutaj dokręcić, ale bardzo delikatnie. O i koniec. Następnie tylko ustalamy na przykład czwórkę i to by było na tyle. Już wiecie w jaki sposób rozruszać zawór jeżeli się na przykład za kamieni zastanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.